witam w kolejnym materiale związanym z tym całym moim małym remontem. Bardziej to tak można powiedzieć, taki przegląd. No i to będę spawał może. Tylko spawania nie będę nagrywał. Pokażę Wam już gotowy projekt, bo to nie ma sensu. Całe już jak będzie pospawane, pomalowane, zrobię jeszcze taki mały, krótki odcinek, jak to wyszło, i wtedy będzie no, takie podsumowanie, że później jeszcze jak pojeżdżę, czy to leje, czy nie leje. No na razie tak jak widzicie, od wczoraj stoi, nie widzę tu żadnego wycieku, jeżeli chodzi o korki, czy tutaj tam nawet nie będzie teraz, no ale to tak jak mówię, no tu jeszcze powyczyszczałem, to wszystko fajnie odtłuszczę i pomaluję tą zwolnicę, żeby to fajnie już wyglądało, tak żeby już nie zaglądać później ewentualnie, jakby coś lało, to żeby też zabezpieczyć trochę ten. Tak tutaj wyczyściłem, bo tutaj taka była farba, taka górka. No. I co? I zabieram się za czyszczenie, śrub. Śruby będę sobie czyścił. Będę próbował odkręcić te nakrętki. Nie wiem, czy to mi się uda. Teraz spróbuję w ten sposób, że wkręcę tutaj dwie nakrętki i skontruję, i może mi się uda to jakoś odkręcić. Zobaczymy. Mam jeszcze tutaj te dwie nakrętki. Się wykręca. Nie jest źle. Zastanawiałem się, czy dawać te nowe. To są właśnie nowe nakrętki. Może dam nowe nakrętki. Albo zobaczę zresztą, jaki będzie stan, bo ma co się, ten nowy materiał, to wiecie jakiej jakości, dam te stare, może one przez ten kwas fajnie się oczyściły, jeszcze się je weźmie i tym, no jak się nazywa, szczotką fajnie wyczyści i powinny być jak nówki. A więc sytuacja się ma następująco. Pomalowałem podkładem, tak zwaną minią, całą tą zwolnicę. W miarę to wygląda. Malowałem pędzlem, bo po pierwsze no podkład jest, powinno się pędzlem wcierać, a druga rzecz, no na taki kawałek nie będę pistoletu uruchamiał. Co tutaj dalej? Tutaj mam już śruby. Śruby są oczyszczone, przekręciłem, nasmarowałem. Tak jak widzicie, no nie są złe. Jedynie co, te stare szpilki chyba zamontuję
bo one w tym miejscu nie są jakoś tam mega wytarte. Sami widzicie, no zresztą jeszcze się zastanowię, ale chyba tak zrobię. Nakrętki są tak samo dobre, bo ten materiał to jest oryginalny z tamtych lat, to wiecie, no to jest jednak bardziej mi się zdaje wytrzymalsze. Tak samo tutaj odnowiłem te podkładki, dałem nowe podkładki sprężynowe, tu już mam taki, można powiedzieć, zestaw, to jest do obręczy, a tu mam śrubki do tego środkowego obciążnika i śruby do te trzy do tych bocznych obciążników. Także śruby są tak, jak widzicie, jak nowe, praktycznie odnowiłem je. No i dzisiaj też jeszcze nie będę tego spawał, bo zeszło mi z tym czyszczeniem, malowaniem. Pomaluję jeszcze tą zwolnicę na ten szary i na dzisiaj kończę. Nie ma się co śpieszyć. Także do zobaczenia za moment. Także tak to wyszło. Myślę, że źle nie jest. To też nie mówię, to tego się nie będzie strzelać, to tylko było tak, żeby to zabezpieczyć jakoś. Tutaj tak samo obczyściłem tą korozję, co tu było umocowanie tego błotnika. Jak na razie nie będę tego ruszał, to niech dalej ta korozja tutaj tak nie żre. Teraz wam dam przebitkę, jak było wcześniej, jak jest teraz. No, mam nadzieję, że różnica jest. Mi się zdaje, że lepiej niż było. Tutaj te śruby. Także no, powoli zbliżamy się do końca tego małego remonciku. Tutaj będę jutro spawał. Też tego nie będę nagrywał, bo to nie chcę sobie też kamerki popsuć od spawania. No i tak samo malowanie, farba kość słoniowa. Wszystko będzie pomalowane ręcznie. Nie będę malował teraz kompresorem, bo nie ma do tego temperatury też dobrej, a nie chce mi się do byle czego, tak można powiedzieć, odpalać tego wszystkiego, później więcej mycia niż to wszystko warte. A zobaczycie, efekt będzie zadowalający. To ma pracować, wyglądać też powinno, ale głównie to ma pracować i ja jestem tego zdania. Tutaj też tak te korki pozaznaczałem. No jest, moim zdaniem jest ok. Dobra, będzie jeszcze jeden odcinek, jak już to wszystko skręcę. Robi się to wszystko tak samo, tylko odwrotnie. Jak ktoś tam nie oglądał poprzednich filmów, jak rozbierałem to koło, to zapraszam. Tam jest pokazane to wszystko. No i co? Ja robię w ten sposób, wiem, że tam może ktoś będzie, że źle robię. No robię, po prostu uważam, że na tą obecną chwilę to jest wystarczające, bo nie wiadomo, czy ja tego i tak nie będę rozbierał. W ten sposób też chcę praktycznie wszystko sobie poodnawiać, czyli po kawałeczku, nie, że rozbiorę wszystko na części do proszku i później praktycznie ciągnik jest uziemiony na długie, długie miesiące, a ja po prostu robię to, widzicie, w bardzo wolnym tempie, na ile mam czas. Także ja chcę to tak robić, żeby ciągnik by jeździł, a po kawałeczku sobie będę grzebał. Jedni mogą powiedzieć, że nie, drudzy, ja tak robię i już. Dobra, mam nadzieję, że filmy, ta seria wam się podoba. I zapraszam na kolejne moje odcinki, już z gotowej, jak to już wszystko będzie złożone, jak to wyjdzie. Także do zobaczenia. Hej.